Dzień dobry, witamy wszystkich serdecznie w programie Polonia w Komie. O właśnie tak, Polonia w Komie dzisiaj będzie z Lizbony, bo tam Przemek z Sulechowa, który mieszkał jeszcze niedawno pod Zieloną Górą, ale niestety nie podobało mu się tam życie, więc się wyniósł oczywiście do Irlandii. I mieszka w Irlandii, jest mu tam dobrze i ma dużo kasy na robienie fajnych rzeczy, więc co zrobił? Pojechał sobie do Lizbony i w tej Lizbonie po prostu nakręcił dla nas film. Może nie jest to film akcji, może nie jest to film o miłości, ale jest to film Przemka z Sulechowa pod Zieloną Górą i dziękujemy Ci, Przemek, za to, żeś go nadesłał do naszego programu, ponieważ w ten sposób realizujesz naszą misję programu obywatelskiego, który jest programem wszystkich Polaków rozsianych po całym świecie, a my mamy tylko tego Rubina, przez który przepuszczamy ten strumień obrazu. Teraz wam pokażę, jak jest wysoko. Patrzcie na to. Jest wysoko. Ogólnie idziemy do jakiejś kawiarenki najstarszej w mieście, czy w ogóle w Europie. Whatever. I będziemy tam pić kawę i jeść jakieś ciastka. Tak to wygląda. Teraz kupimy te ciastka i zjemy sobie. Żółty tramwaj w Portugalii. Musi być ciastka zaliczone. No ciastka ta wichotka. Jedziemy w żółtym tramwaju, w którym wszyscy jeżdżą. Jest bardzo znany. 2,80 do mnie skasowali dziad. Co za zdzierstwo. Na dworze pada deszcz, więc tutaj jest fajnie i sucho. Można pojeździć trochę po mieście. Pokazałbym to za oknem, ale tam jest tylko deszcz, nic więcej. Teraz znajdujemy się niedaleko mostu, który według pewnych źródeł jest najdłuższym mostem w Europie. I tam właśnie jest ten most. Jesteśmy teraz w klasztorze, który się nazywa... Nie wiem. Dobra, nieważne. Tam na samej górze jest napisane. Hieronimitów. Czyli co? Klasztor? Klasztor Hieronimitów. Dobra. No i jest to jeden z 7 cudów Portugalii. Jest na liście UNESCO, także tak wygląda. Następna rzecz, którą musicie próbować, będąc w Lizbonie. A co to dokładnie jest? To są kasztany pieczone. I najbardziej fajnie pachną, trochę jak ziemniaki z ogniska, ale są miękkie i słodkie. Także naprawdę fajna rzecz. I typowo właśnie październikowa. Przemek Sulechowa z pod Zielonej Góry i jego fajny film, może nie porywający, ale fajny, osobisty, intymny i wesoły, urozmaicił dzisiejszy program Polonia w Komie. Wszystkim dziękujemy, którzy przyślą nam jeszcze swoje filmy. Hello i pamiętajcie, ten Rubin jest nasz, a telewizja jest wasza.